dobra, słuchajcie. Jak w ogóle rozpoczęło się działanie w Białymstoku? Tego wszystkiego? Tak, tak, oczywiście. No, spotkaliśmy się tutaj około 8-10 osób. Prywatny dom dodatkowy. Znaliście się wcześniej, tak? To znaczy było tak, że każdy od jakiejś strony przyszedł. Ja znałem jednego kolegę, który grał w pokera i on zaproponował, ja wczoraj do kilku, a w jego stronie jeszcze tak nie było. Tak, to jest na obieś, nie? Co było motywy przewodnie w rozpoczęciu właśnie takiej działalności? Dlaczego akurat? No ja akurat pokerem tutaj interesowałem się dokładnie. Zawodowo się zainteresowałeś, tak? Pokoja to ciężko zawodowo na razie. Po prostu zająłem się. Ale w perspektywie czasu to już do mniej więcej w sofa wygranie. No. Znaczy to będzie rok. Trzeba będzie też powiedzieć trochę o w ogóle o zmienieniu skrótu nazwy, no nie? To się wiąże właśnie z. Bo ogólnie ISOP to jest parodia jakby w SOP, a w SOP to jest mistrzostwo świata w pokerze, nie? World Series of Poker.